Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Lublina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o Chinach, w kontekście trzech konfliktów na obszarach postradzieckich: Białoruś, Karabach, Kirgizja. To są tereny, których Chiny chcą odgrywać swoją rolę, dbać o swoje interesy. Jak te konflikty, jak podchodzi do tego dzisiaj KPH, do tych konfliktów? No, podchodzi, bym powiedział, w sposób zadziwiająco stonowany. W żadnym z tych trzech konfliktów Chiny nie odgrywają istotnej roli, co jest być może zaskoczeniem dla osób, które dopatrują się ogromnych wpływów Chin już na całym świecie, które jakby antycypują, że Chiny staną się, jakby zastąpią Stany Zjednoczone jako globalny hegemon. No tymczasem właśnie te trzy konflikty pokazują, one oczywiście są, każdy ma tam swoją wewnętrzną logikę, tak? To jakby to jest jasne, fałszerstwa wyborcze na Białorusi, wznowiony konflikt o Karabach, a tutaj przewroty w Kirgizji, to każda jest jakby wewnętrzny, z punktu widzenia wewnętrznego każda jest inny, natomiast systemowo nam to pokazuje jednak wciąż bardzo duże ograniczenia Chin w polityce zagranicznej. Wciąż Chiny są krajem, który nie chce albo nie może, albo oba, się aż tak angażować w obszarach, które nie są takie zupełnie obojętne dla niego, bo to nie są najważniejsze obszary, żeby była jasność, dla Chin, ale też nie są zupełnie obojętne. No a mimo to Chiny się nie angażują za bardzo. I teraz dlaczego tak się dzieje, żeby odpowiedzieć na to, dlaczego tak się dzieje, to bym się zrobił jakby krótki skok, powrót do przeszłości, mówiąc porównaniem z filmu, jakby poprzez nawiązanie do przeszłości wytłumaczył, dlaczego tak jest. Otóż jak się rozpadał Związek Radziecki, to Chiny były, po pierwsze, były tym niemiło zaskoczone. Natomiast jakby zaczęły wchodzić na obszar postradziecki, i to w przypadku Chin dużo ważniejsza była Azja Środkowa, Białoruś później wyrosła, Kaukaz też jest istotny, ale nie aż tak. Natomiast jak Chiny wchodziły na te obszary, to wchodziły w sposób bardzo taki skromny, w sposób tak nieśmiało, bym powiedział, i bardzo dbały o to, żeby nie drażnić Rosji. I ten aksjomat niedrażnienia Rosji nadal pozostał bardzo silny w przypadku chińskiego myślenia, dlatego że w chińskim myśleniu obszar postradziecki jest obszarem rosyjskim. Że to jest miejsce, w którym to jest podwórko Rosji, w którym nie należy mieszać, albo przynajmniej jeszcze nie należy mieszać, bo jest na to za wcześnie. No i efekt tego był taki, że ta polityka spotkała się oczywiście z uznaniem Moskwy, dlatego że to się Rosji bardzo podobało. Natomiast z czasem widzimy ewolucję chińską, a mianowicie jak w latach 90. ta polityka była bardzo skromna, no to już w kolejnej dekadzie zerowych, tak, czy pierwszej dekadzie XXI wieku, no to już mamy coraz bardziej aktywną, a z kolei od Xi Jinpinga już mamy całkiem aktywną, od tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, chociaż de facto było to wcześniej, ale liczy się, że ten 2013 rok to jest przełom na bardziej asertywną politykę chińską. No więc mamy jakby, co jest ciekawe tutaj, jak na to spojrzeć, to, że z jednej strony ten aksjomat niedrażnienia Rosji, nie wchodzenia jej na jej podwórko pozostał. Z drugiej strony mamy aktywniejszą politykę chińską. I teraz
jak te dwa jakby no, sprzeczne założenia są, działają w praktyce. Otóż i może tak, jeszcze z tym aktywniejszą rolą Chin, no to w Azji Środkowej to jest oczywiście nowy jedwabny szlak. W przypadku Kirgistanu to jest ważny kraj, dlatego że większość handlu Azji Środkowej z Chinami właśnie idzie przez Kirgistan. Tak z takiej obserwacji, że tak powiem, terenowej na miejscu, no to jak się przekracza granicę chińsko-kirgijską, to od granicy do Oszu, czyli do drugiego miasta w Kirgistanie, no to cały czas tylko ciężarówki jeżdżą chińskie. To bardzo wyraźne jest na tych pustych przestrzeniach kirgijskich, dlatego że tam mało jest ludzi i tak ogólnie mówiąc cywilizacji, tak, no w większości góry. Że taki zaczyn nowego jedwabnego szlaku. No tak, natomiast to też pokazuje, jakby bycie na miejscu tam, pokazuje, że jak bardzo ten nowy jedwabny szlak, to jednak wciąż jest plan. Dlatego, że owszem, handel hula, natomiast no, jakby jak się tam jest w tej Azji Środkowej, no to jakby te wszystkie opowieści, że to będzie po prostu odwrócenie odkryć geograficznych, że to po prostu będzie zmiana jakaś niesamowita, no to człowiek tam przyjeżdża, patrzy na tą jedną drogę czy dwie. Na tą kolej, która jest, tak? No i tak se myśli, że dobrze, może będzie to kiedyś, ale jeszcze nie teraz. Także to jest, ja pamiętam, że kiedyś w 2017 roku, tak, wziąłem jednego mojego znajomego, który był niesamowitym entuzjastą tej całej gadaniny geopolitycznej o nowym jedwabnym szlaku, o odwróceniu odkryć geograficznych i tak dalej. To go właśnie wziąłem trasą, którą ten niby nowy jedwabny szlak ma przebiegać, czyli przez Xinjiang do Kirgistan, Kazachstan. No i na końcu go w Almacie zapytałem, no i jak tam z tym przełomowym, no i on tak powiedział, że czy nadal tak dużą wiarę ma. Nie, w Astanie kończyliśmy, bo było o Expo wtedy. No to w Astanie o to pytałem, no i on przyznał, że ta wiara mu trochę osłabła, jak zobaczył te miejsca na żywo. Także podróże kształcą, polecam. Jak pandemia zejdzie, tak, to polecam nam się przejechać. W każdym razie, ale wracając do wątku, no więc w przypadku Chin mamy z jednej strony no bardziej aktywną rolę, z drugiej strony ten aksjomat niedrażnienia Rosji. No i tak, no i o Białorusi już żeśmy rozmawiali w jednym z poprzednich odcinków. Tam żeśmy właśnie mówili głównie o tym, że jednak było to bardzo dobre zagranie PR-owskie z obu stron, ale przede wszystkim ze strony Łukaszenki. To granie jakby tą kartą chińską jako czymś bardziej, czymś, co jest dużo, że to istnieje, natomiast dużo bardziej pokazywanie tego jako czegoś znacznie ważniejszego. No więc jak to wygląda? Otóż te dwa założenia chińskiej polityki, czyli nie drażnienie Rosji, a aktywniejsza rola, otóż nadal Chiny znają granice. To znaczy Chiny dalej posuwają się, jakby patrzą, gdzie mogą się posunąć, dopóki Rosja bardzo wyraźnie nie stawia, nie mówi stop. Kiedy czyli ten niedźwiedź nie warknie, tak? Tak jest. No to może trochę jak w zalotach, tak? Że jakby dokąd możemy się posunąć, tak? A kiedy dostaniemy po łapach, czy tam zostaniemy ofuknięci? No to tutaj podobnie. Chińczycy właśnie starają się na tym obszarze postradzieckim no w sposób niekonfrontacyjny, nie wprost. To nie są Amerykanie, którzy na przykład zbudowali w Kirgistanie bazę. No i to po prostu jak naplucie w twarz Rosjanom. No to wszystko straszne. Nie, to Chińczycy, chociaż też mają mini bazę w Tadżykistanie, natomiast to jest jakby trochę inna sprawa, bo to jest z boku i nie denerwuje to aż tak Rosjan. Natomiast to, czy jak Amerykanie tam jak wchodzili z tą swoją demokratyzacją, no to też, to było po prostu wyjątkowo okropne dla Rosji. Natomiast Chińczycy tak właśnie nie działają. Chińczycy starają się tam, gdzie się da,
tam stopniowo coraz więcej swojego ugrać, natomiast bardzo się pilnują, żeby właśnie nie drażnić Rosji, dlatego że, no, że globalnie rzecz biorąc relacje z Rosją są dla Chińczyków dużo, dużo ważniejsze. Są po prostu, no, priorytetem jest utrzymywać te relacje maksymalnie dobrze. Natomiast no, jest ta gra Weiqi, czyli czy Go, jak mówią, czy to jest japońskie określenie Go, no, w której jednak staramy się tak grać z przeciwnikiem, nie jak w szachach, żeby od razu tam był szachmat i szybko go pokonać, no, tylko żeby raczej go ustawić w takiej pozycji niekorzystnej, żeby on albo się nie zorientował, że przegra, albo żeby w sumie zachowywał się tak, jak my chcemy. No i to próbują robić Chińczycy na obszarze pozradzieckim, właśnie nie drażniąc Rosji, jednocześnie próbując w jakimś stopniu tak ukierunkować tą politykę czy tych krajów, czy samej Rosji, żeby to było korzystne dla interesów chińskich. No więc efekt tych działań jest taki, że no na obszarze postradzieckim, szczególnie w Azji Środkowej, no doszło do takiego swoistego niepisanego układu rosyjsko-chińskiego, że Rosja utrzymała dominację w sferze wojskowej i politycznej, natomiast Chiny zostały dopuszczone w kwestii gospodarczej. I to jest mechanizm, który pasuje obu tym krajom, dlatego że no, politycznie to łechcze próżność Rosji, że ona dalej jest, że to dalej jest jakby, to jest jej wyłączna strefa wpływu i mają decydować tylko oni. No i a wojskowo no, to jest przedłużenie polityczne w tym momencie, polityki w tym momencie. No i to pasuje Chińczykom, dlatego że oni zasadniczo nie lubią zaprowadzać bezpieczeństwa. To wolą, jak ktoś inny zaprowadza bezpieczeństwo, bo to kosztuje po pierwsze, a po drugie jest, no, kosztuje politycznie i jak najbardziej dosłownie finansowo, więc lepiej, żeby kto inny się tutaj męczył. No a oni dzięki temu mogą robić interesy. No i teraz no i ten model działa, no, ale oczywiście jest czasami testowany przez kryzysy. No i teraz mamy kryzysy i te trzy właśnie i one wszystkie nam pokazują, że w takich decydujących momentach to Chińczycy jeszcze nie wchodzą mocno, to znaczy raczej się dystansują. No myślę, że akurat Łukaszenka był z tego powodu najbardziej niezadowolony, dlatego że no ta chińska, Chińczycy go poparli na początku, tylko ogłosili, że się zgadzają, że uznali, że wygrał wybory, no ale to tyle. Natomiast trochę w prasie go poparli, no ale to on na zasadzie oczekiwał więcej. Natomiast w przypadku Karabachu, no to nie ma w ogóle Chin, tak? Chiny w ogóle nie są żadnym uczestnikiem sporu. Pierwszoplanową rolę gra Turcja, potem Rosja, która też jest dość zdystansowana, więc tak na dobrą sprawę to w ogóle nie ma Chin. A w przypadku Kirgistanu ponownie główną rolę, znaczy po pierwsze to tutaj jest bardziej lokalne, natomiast tutaj jeżeli już to główną rolę odgrywa Rosja, tam miał być udział kozaka, jednego z głównych czynowników rosyjskich w mediacji między tymi różnymi frakcjami kirgijskimi. Natomiast no, znowu nie ma Chińczyków. Także to nam pokazuje, że, no, że w momentach kryzysu Chińczycy wciąż jednak no, wciąż zachowują wstrzemięźliwość. Czyli no, jeszcze nie czas na to, żeby zachowywać się w sposób bardziej asertywny na tym obszarze, no bo niedrażnienie Rosji jest ważniejsze. Ponadto jeszcze siła chińska w sensie wpływu zarówno formalnego, jak i nie, wciąż jest za słaba. Ona oczywiście jest znacznie silniejsza niż była lat temu 10-15. Lat temu 20 w ogóle jej nie było. Lat temu 10-15 zaczęła się pojawiać, teraz jest już. Natomiast no, ona wciąż nie dorównuje rosyjskiej. Rosyjska, mimo że słabnie, to nadal jest na tych wszystkich obszarach silniejsza od chińskiej i myślę, że jeszcze przez jakiś czas pozostanie silniejsza. Myślę, że doczekamy się jakby bardziej aktywnej polityki chińskiej dopiero za dekadę, może dwa. Także to nam właśnie pokazuje to, że Chiny wciąż nie są na obszarach poza swoim bezpośrednim zainteresowaniem, czyli Azją Wschodnią, Azją Południowo-Wschodnią, wciąż jednak nie są aż tak asertywne jakby, czy aktywne, jakbyśmy niektórzy przynajmniej widzieli je w tej roli. A to z kolei nam pokazuje jeszcze inną systemową rzecz, a mianowicie, no jakby wszyscy wiemy, że Stany Zjednoczone słabną i że mamy okres chaosu w świecie.
kończy się ta chwila jednobiegunowa, czy już się może skończyła, to trudno powiedzieć, to po latach dopiero będzie można łatwo to ocenić. Historycy mają łatwiej niż politolodzy w tym względzie. Natomiast co się z tego wykluje, to nie wiemy. Natomiast na razie to nie jest tak, że Chiny zastępują Stany Zjednoczone jako główny hegemon. Tylko właśnie nie. Mamy sytuację, w której mamy chaos na świecie i poza jakby miejscami, które są szczególnie ważne dla Stanów czy dla Chin, to te miejsca wpadają w taką strefę chaosu, cienia, w której mocarstwa nie interweniują, właściwie zostawiają to samemu sobie. No i bo to nie jest aż tak istotne, bo mają ograniczone zasoby, bo są skupione na czym innym, bo mamy pandemię i tak dalej. No więc myślę, że właśnie te trzy konflikty, no jakby nie spojrzeć na obszarach peryferyjnych, one dobrze pokazują ten mechanizm właśnie, co się dzieje ze światem, który jest pozostawiony samemu sobie przez mocarstwa. No to nie jest już tak, jak było w czasach zimnej wojny, że po prostu każdy kraj trzeciego świata jest istotny na szerokiej układance, na mapie politycznej. No tutaj raczej mamy sytuację, w której to szczególnie nie interesuje ani Stanów, ani Chin. No bo ani Stany, ani Chiny nie są zbyt aktywne w kwestii w każdym z tych trzech konfliktów. Także no, te konflikty można uznać za kazusy tego, co się dzieje, kiedy mamy chaos w świecie i jedno i hegemon słabnie i czy mocarstwo główne, trudno powiedzieć, czy można go w ogóle nazywać hegemonem, no ale że mocarstwo słabnie, drugie wcale się aż tak nie jakby nie bierze do tego, żeby przejmować władzę nad światem, tylko właśnie mamy okres pośredni, który charakteryzuje się chaosem na peryferiach. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A co z tego wynika dla ludności, dla takich zwykłych ludzi w tych trzech rejonach peryferii? No wydaje mi się, że jednak wynika to raczej, raczej konsekwencje są negatywne, dlatego że jednak, chociaż każdy przypadek trzeba by w jakimś stopniu samemu, sam przypadek analizować, no ale tak, no w Kirgizji doszło do przewrotu, to już analizowaliśmy w jednym z poprzednich odcinków naszych spotkań, więc czy to było pozytywne, czy nie, no mogą obalać swoich przywódców. To tyle dobrze, tak? W przypadku, więc no, powiedzmy, że niejednoznaczne, tak? Że ci przywódcy mogą, z kolei są tacy se, no ale powiedzmy, że tu jest sytuacja niejednoznaczna. W przypadku Karabachu, no to mamy wznowioną wojnę, więc dla miejscowych, no przynajmniej dla Ormian w Karabachu, no to jest bardzo zła wiadomość, dlatego że, no, że znowu trwają walki, giną ludzie i tak dalej. Więc tutaj te wyjście, czy brak zainteresowania mocarstw, to szczególnie Ormianie na to narzekają, nie? Że Azerowie mają wsparcie Turków, a Ormianie nie bardzo nikogo. Także to jest tutaj z kolei, to powoduje wznowienie konfliktu. No a w przypadku Białorusi, no to mamy sytuację, w której no ludność zdecydowanie, czy protestujący by chciała, żeby bardziej Zachód się mocniej zaangażował, ale Zachód się aż tak nie angażuje, bo to go nie interesuje za bardzo. Więc tu z kolei bym powiedział, że konsekwencje wyjścia mocarstw są raczej negatywne, ponieważ przynajmniej dla tych, którzy chcą jakieś zmiany, którzy chcą obalić dyktatora. Ale tak jak bym powiedział, to wszystko zależy od konkretnej sytuacji w danym miejscu. No, tak jak to zwykle jest, nie? Chaos może powodować dobre rzeczy, a może powodować negatywne, więc no, wszystko zależy od miejsca. Wspomniałeś o tym, że trzeba będzie poczekać dekadę na to, żeby Chińczycy przeszli do bardziej zdecydowanej polityki. Czy ta polityka to faktycznie za dekadę, czy może będzie trzeba czekać dłużej? No minimum za dekadę, myślę, że tak. Nie jestem w stanie tego dokładnie przewidzieć z tego powodu, że no Chiny do tej pory raczej zadziwiły świat tym, że te reformy poszły znacznie szybciej i przyniosły znacznie większe
rezultaty niż oczekiwano. No dość powiedzieć, że Chiny obecnie na tym etapie rozwoju, na którym są, to planowały być w 2049 roku. No także 29 lat wcześniej to osiągnęły. No więc jeżeli dalej będzie się utrzymywał ten wzrost chiński, no a na razie przynajmniej pandemia raczej jest, no nie powiem korzystna dla Chin, ale raczej straciły one na tej pandemii relatywnie mniej niż wysoko rozwinięte, uprzemysłowione kraje Zachodu, no to jeżeli to tak dalej będzie przebiegać, to może być szybciej niż dekada. No ale z drugiej strony Chiny mają mnóstwo problemów wewnętrznych i konfrontacje czy rywalizacje ze Stanami Zjednoczonymi na głowie, więc to z kolei może opóźnić ewentualną większą asertywność Chin. No na pewno tak modelowo rzecz ujmując, jakby Chiny były bardziej aktywne na tym obszarze, to sprzyja to zasadniczo rządom autorytarnym i raczej utrudnia takie wydarzenia jak w Kirgistanie, jak obalanie władcy na ulicy, bo to jest akurat model, którego wyjątkowo Chińczycy nie trawią, bo on im bardzo źle rezonuje wewnętrznie. To jest fatalna sytuacja, że lud sam dokonuje zmiany władzy jeszcze przez ulicę. No, ulica i zagranica dla Chin to jest koszmar, tak? To jest koszmar, koszmarny scenariusz, więc w tym momencie jakby z perspektywy dyktatorów no to jakby silniejsze zaangażowanie Chin by było korzystne. No dlatego ten Łukaszenka taki trochę zawiedziony jest tym raczej skromnym udziałem Chin do tej pory. No za 10 lat to już pewnie go nie będzie, no więc sytuacja mogłaby być inna. A czy gdzieś dostrzegasz już podobne potencjalne zarzewia, które mogą się przerodzić w konflikty jak w tych trzech państwach? Wydaje mi się, że obszar postradziecki jest szczególnie wrażliwy, dlatego że Związek Radziecki stworzył mnóstwo państw ze sztucznymi granicami, słabych, z konfliktami wzajemnymi, i wszystko to utrzymywała Rosja. Jeszcze Rosja stworzyła ten model zamrażania i odmrażania konfliktów na obszarze pozradzieckim w zależności od widzimisię Moskwy, co jest bardzo konfliktogenne właśnie dlatego, że tworzy takie zamrożone konflikty jak właśnie Karabach, który może nagle wybuchnąć od nowa, czy Naddniestrze, czy Abchazję, czy Osetię Południową. Także to ta jakby specyfika obszaru pozradzieckiego, który jeszcze dodatkowo jest peryferyjny, który jeszcze jest dodatkowo biedny, bo tak na dobrą sprawę te państwa, no właściwie dla większości państw to chyba Rosja byłaby jedynym państwem, który no jako tako przetrwał, nie licząc Pribałtyki, tak, czyli nie licząc państw bałtyckich, ale to właściwie jedynym państwem, które chyba może powiedzieć, no ewentualnie jeszcze Kazachstan, że mu lepiej po rozpadzie Związku Radzieckiego niż było wcześniej, więc wydaje mi się, że generalnie obszar pozradziecki jest miejscem, który no, może generować jeszcze inne konflikty, więc tutaj ewentualnie widzę możliwości, no plus, ale to z innej perspektywy, to w Azji Południowo-Wschodniej, ale to z zupełnie jakby inna bajka, ale tam zdecydowanie Chińczycy byliby bardziej aktywni, bo to jest ich matecznik, więc to jest istotne. No a jeżeli mówimy o jakimś bardziej takich globalnych tych, no to zdecydowanie najbardziej z dzisiejszej perspektywy najbardziej zapalnym punktem jest Tajwan, to bez dwóch zdań. Dobrze, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję, Michale. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!